Witam, z tej strony Karol z ekipy Rolnikowo. Musiałem się przedstawić, bo zmieniłem imidż. Zrobiłem się Sebix, bo tak się obciąłem. Wiecie, lato. Także do bani. Jest ekipa. Na łyso. To nie już Karol Wijas, tylko tak. Teraz nie Karol Wijas, teraz Karol W. Tak. Pseudonim Pedros. Jesteśmy wywaleni po akcji Nawozy FES, niestety. Ale... Nieskończonej, bo żeśmy utopili ciągniki dzisiaj, ale było fajnie. Było fajnie. No bo było fajnie, nie? Jesteśmy w komplecie, bo jest jeszcze z nami pani Ola. O, kurczę, pomalowała się to. Pani Ola musi muszę zawiązać sznurówkę i nagrywać. Zawiąż sobie. I tak, idziemy, zobaczymy, co tam ciekawego mają na tych targach w tym roku. Jesteśmy na miejscu. Załatwię interesy, zobaczcie, jaki biznesmen zrobił. Wczoraj o 23:00 byliśmy dopiero w domu po akcji Nawozy i dzisiaj od 5:00 żeśmy dali. Ludzi dzisiaj na tych targach, bo to nie jest, kurczę. Pan Roman wie po polsku. O, pan Roman. Odwiedzimy Horpol, odwiedzimy może tam nasiona Hyperii na pewno. Co tam jeszcze będzie po drodze, zobaczymy. Zobaczcie ciekawostkę, może ktoś widział z was? DJI Agriculture Drone. Przeogromna maszyna. Akurat ten jest do oprysku, jak tu tam powiedział. Także jest ciekawa sprawa. Jest przegigant, no nie? Jakby się ktoś zastanawiał, jak to wygląda. Jaką ma pojemność cieczy? 30 litrów będzie? 30 litrów, 35 kg nawozu stałego. Mhm. W tym przypadku, bo mamy również T50, no to tam już mamy możliwość 50 litrów. Jakby ta liczba po T, tutaj widoczna z prawej strony. Tutaj, tak? Tak, mamy Agras T30, to odpowiada właśnie ilości. A cenowa, jak to się różni? Tamten jest trochę droższy, tam droższy. Cena będzie już powyżej 100 tysięcy złotych netto. No to jest prawie dwa razy tyle. Prawie no to tak naprawdę... Inaczej jest z akumulatorami, jak to naładować i kwestia, jak długo to lata. Powiem to tak, coś... 18 minut czas lotu na jednym akumulatorze, natomiast ładowanie tego akumulatora 15 minut. To musi być tą ładowarką, którą tu mamy. To jest 29 tysięcy mAh akumulator, więc jeżeli już mamy dwa, to pozwalają na stałe latanie. Kurde, no mega sprawa to jest ogólnie, nie? Taka, na razie to nowinka jest tak naprawdę, no rzadko kto by z tego korzysta, bo przesypywać ciągle 30 jakby litrów powiedzmy cieczy roboczej, przelewać na cieczy, to jest dość uciążliwe tak naprawdę. Dość uciążliwe, no z drugiej strony jakby ta wydatkowość tego jednak środka jest mniejsza, przez to, że mamy możliwość naprawdę dostosowania tej kropli nawozu do takich rozmiarów, że będzie tak samo wydajna, natomiast będzie mniej tego środka będziemy zużywać. Więc to jest możliwość, ale oczywiście tam też są drony bardziej standardowe, czyli jeden z dron to jest Mavic 3 Multispectral z kamerą multispektralną,
i z kamerą RGB oraz tutaj drugi Matrix 350, który można rozbudować o więcej sensorów. Jest kawał sprzętu tak naprawdę, dość spory. No, ogólnie my mamy Mavica Combo 2 do nagrywania. No i robię rewelacyjne ujęcia, bo tak naprawdę nasze potrzeby jest wystarczające, ale to takie plany techniczne, no to... Tak, tak, tutaj to już są... Kurczę, naprawdę... Półka Enterprise w tym przypadku, tak. Czyli to już decyzyjna... Stricte to można do przedsiębiorców, biznesu tak, tak naprawdę, tak. Do szerszego grona. Rolnictwo, Tak, rolnictwo precyzyjne na przykład. Tak. Robi robotę tak naprawdę. No tutaj mąż kamera, Mavica Sense, czyli taka moja kamera, myślę, że najlepsza na świecie, jeżeli chodzi o kamery multispektralne. Tu jest akurat Alfum PT, czyli najwyższa półka z tych kamer. Natomiast tutaj cena tej kamery jest większa niż tego całego drogi. No niestety technologia, która jest zastosowana, pewnie robi robotę tutaj. Także ciekawe stanowisko, ciekawostek, nie widziałem wcześniej takiej maszyny, także widzowie też zobaczą, się ucieszy na pewno. Zapraszamy, jako ciekawostka tak naprawdę. Zapraszamy do firmy Navigate, szkolimy też pilotów, więc bardzo chętnie. Także jakby ktoś zainteresowany był z chłopaków z większych areałem na przykład na taką zabawkę, to tak naprawdę to na razie zabawka. Ewentualnie do ciężko dostępnych miejsc. Dostępne miejsca, no oczywiście, jeżeli mamy gospodarstwo, nawet do tych 100 hektarów. Wczoraj mieliśmy rolnika, który wykorzystuje to. Ma gospodarstwo 30 hektarów, powiedział, że w ciągu roku zaoszczędził tonę nawozu. Jest różnica. To już zwraca się. To jest stricte rolnictwo precyzyjne tak naprawdę. Tak. Także dziękuję panu za prezentację. I mam nadzieję, że się widzą spodoba. Dzięki. Jesteśmy na nawozach, Industria Nawozy. Nowa marka na rynku. Będziemy testowali granulat. Także mam nadzieję, że będziecie oglądali, będziecie widzieli. Proszę bardzo, uloteczki. Więcej wam opowiemy tak naprawdę na miejscu. O, to jest najciekawsze, jaka ta granula jest, w jakim jest rozmiarze, bo wiele granuli wapna jest bardzo, bardzo taka różnorodna. Jest i wielka, i mała, i ciężko jakby dobrze dawkować tą granulę, a tu jest jakby ujednolicony ten. To jest jak Saletroson 26, mniej więcej taka granula, jest wygodna w użytkowaniu. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczycie więcej na pewno na wiosnę, za miesiąc, niebawem, jak się troszkę pogoda poprawi tak naprawdę, bo będziemy musieli wapnować pola, także pokażemy wam więcej, opowiemy więcej o tej granuli. Zapowiada się ciekawie, także oglądajcie. W MF-ie siedzimy sobie, więc jest. Jak tam Lublinek? Bardzo dobrze. W końcu poznałem tą jego twarz osobiście. Czerwoną. Oj, tam stresuje się chłopak, do tego jest czerwony. 5E135 bajka, nie? Wygoda jest niesamowita, no. Jakby nie cena, to bym kupił. No fajny, rewersik jest naprawdę mega. Kurczę, no. Na tym joysticku tutaj ta skrzynia, wszystko w automacie masz. Z petardunia. A to brat Lublinka, starszy. Starszy Lublinek. Jak tam Lublinek ci targi podobają? Weź tu do kamery opowiedz. Średnio dużo ma. Mało dają. Tak? Mało dają. A co tu masz za fanty? Nazbierałeś fantów? Jara, aby dobrze dużo dała. Dała. Inne marki to mało, nie dają. Weź tu powiedz widzom, kiedy ty wracasz na YouTube, bo nie wiecie, że Lublinek ma kanał na YouTube. Może w tym roku wrócimy. Lubelski rolnik, tamte paski 3 km długości, jak pas startowy na lotnisku. Ale dobre. Dają. Trzecia klasa? Czwarta. Nie, no to jest dobrze, stary, nie? No maszyna jest piękna, kabina jest mega cicha, to jest duży plus tego, nie? Jak zamknie się kabinę, to jest cichutko strasznie. A skąd wiesz, jak nie odpalałeś? Lat temu siedziałem, nie? Tak? No, odpalamy. Nie, no gdzie? Goście by nas wygonił. No, pogoniliby nas i byłoby... Gdzie pieprz, tak? Tak, idziemy teraz, zobaczymy, czy John Deere jest. Jak nie, to idziemy do Case'a jeszcze i Case'a. Jest, wyłania się on! 6120M. No. I to jest konkurencja dla Maseika. Jakbym się zastanawiał, to ten albo ten MF. A tylko na full opcji. Ale co na full opcji? John Deere? John Deere, jak już porównać do Maseika. Nie, no tego. Tak. Bo to widać. Autopowera bym chciał. Wysoko patrz, jak ma wlew paliwa. No. Oj tam. Zamknięty jest pewnie, nie? Zamknięty niestety.
by sobie porównać, ale tu kabina jest, widać, że jest przestronna wysoka. Ale to waga, no masa, już różnica jest masy, nie? Jednak agrolifcik. To jest bardzo ciekawe. To jest maszyna już na większych odstawach. Większy rozstaw na ramię, taka masywna. Mam cały katalog. Będziemy patrzeć ze Stachem. Będziemy wybierać na pewno jakąś talerzóweczkę. Ta jest akurat z hydropakiem, to jest po dużego konia. Przejdziemy, zaraz wam pokażę maszynę, która nas właśnie będzie interesowała, którą będziemy chcieli zakupić. To jest kawał sprzętu. O, tu jest maszyna, o którą Stachu pytał właśnie. Do 60 do siewnika. Ale zobaczymy, jak to będzie. Pomyślimy. Talerzóweczka, coś pokroju tego typu. Tylko że nie na wale deszkowym, tylko rurowy bądź strunowy będzie, także tak to wygląda. Stanowisko agroliftu. Czy mamy kamerzystkę? Czy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ta fryzura może musimy zdradzać? Pokazać, musimy pokazać kamerzystkę, bo kamerzystka jest the best. Kamerzystka dzisiaj jest sexy. Uuu, 10 na 10. Tak. Kto powie, kto tak nie powie, ten jest kurde z policji. Kto nie skoczy, to z policji. Nie było dzisiaj nic pite przed odcinkiem, bo żeśmy odrali RSM. A w trakcie odcinku też nie było nic pite. Nie ma dowodu. I nie będzie. Bo dowody zostały wypite. Bo i usunięte. Usunięte tak na jest. Tak jest. Są tak, takie lampki, jak ja mam takie lampki, będę montował. Ola, chodź, zobaczymy. Ja ci powiem. O, takie będą w rusku lampki. Z przodu. A z tyłu? Na współpracy? Tak. A z tyłu nie ma. Czekaj, z tyłu tutaj nie widzę. Może nie ma. Tutaj są takie obrysówki. Na strata zamontujemy. Dokładnie tak. Po drugą. Agro Dave'a, sprzęt Dawidka. Dawidek, tu jest właściciel. Piąteczka, witam osobiście w końcu, kurde. Poznałeś. 5 km do siebie nie możemy się poznać, no. No widzisz? Jak to jest? Tak daleko. Ty, a bak też masz wygłuszony. Tak, tak. Skrócony. Skrócony, nie? Ile tu ci chodzi? 35 litrów. 35 litrów? Za maską. Ale jak jest odcięta właśnie, cała to kabina? To jest masakra właśnie w 60, że całe to ciepło, jak ten idzie, bardzo. Ci idzie przez bak. Tak. Bo tutaj cały pałac idzie przez bak. Ja swego czasu myślałem, że jak miałeś ten... Daj pokażę, Stasiu, środek. Plastikowy kokpit, to żeby tutaj zabudować. Daj pokażę środek. Ale ciężko, ciężko. Zobaczcie, jak Dawid zrobił środek. Jest naprawdę wygłuszony, wchodzicie jak do wygłuszonej kabiny, naprawdę jest cichutko. Tu jest załączanie całe, panel, świateł, kierunki, wszystko, dosłownie. Skrzynia jest zrobiona, krótki drążek, tak jak u Adriana Jokera, którego pozdrawiam serdecznie. Głośniczki tu z boku, wygłuszona kabina, rewelka. Dawidy, jak ile ona? Ile odmucha? 100 koni będzie? 0,8 para, 0,8 para? 60-70 koni. Ile? 60-70 koni, bo już nie daje rady oryginalne sprzęgło. Trzeba by chłodzenie jednego pokoju. Zapraszamy na kanał Agro Dave. Dawidy... A ja na rolnikowo.pl. Dogadane, dogadane. Reklama w dwie strony działa. Dawid, jak przyjedzie w poniedziałek, będziemy razem RSM rozlewać, bo ma 4 napęd. O, będzie nas wyciągał. Będzie nas wyciągał. Wyciąga, i trochę się ubrudzi, bo jest za bardzo czysty. No bo wiesz, zobacz, jaki tu jest brokat. A, świeci się jak psu jajca. Ale coś tu broka dawał, czy to jest ksyralik? Nie, to jest 6 warstw lakieru. Tak? Myślałem, że ksyralikowy dawałeś. Nie, 3 warstwy lakieru bezbarwnego z takimi metal flakesami, płatkami, takimi drobinkami. No. Do tego 3 warstwy lakieru już potem czystego, takie cienkie warstwy, żeby to zakryć po prostu. Tak, żeby... Bo myślałem, że bo taki jest podobny ksyralik perłowy, taki właśnie z brokatem, nie? No obciążniczek na tuzie, wszystko jest perełka, przepraszam panowie, sobie przejdę. No tuz tak jak u nas właśnie, Volmeta Tour 2B, prosta konstrukcja.
euro haki porobione, tył jak w tej standardowej 60, tylko że ma przespawane haki, pociągi boczne tak jak u nas. Kurwa, no powiem wam, za je fajnie zrobiona ta 60. Ten środek jest, zasługuje naprawdę na pochwałę. Detale, wszystko jest dopieszczone, jest naprawdę będzie wygłuszona. Radyjko może sobie słuchać, kamerka, także... Nie, tak. 85-90. Dawidek, kurde, 10/10. 10/10, ten sprzęt. 10/10. Poniedziałek rozlewamy RSM, proszę przyjechać. Dobra, ty, nie ma problemu. Wyciągam. Słyszysz? Takie LEDy to bym se sam załadował do... Takie boczne, na kabinie tutaj, na górę. Jak słyszysz? Jak się odezwij do mnie, to ci mogę załatwić to w dobrych pieniądzach, bo gościu likwiduje sklep. Na górze, na dach trzeba. To świeci? Co? Ładnie to świeci? To trzeba na dach załatwić. Wyślę ci zdjęcie z nocy, jak to. Ile z... 45 zł. Ty za sztukę? Za sztukę? Kurde, nie zdradzam cen na kanowizji. No, kurde, nie zdradzam cen na taką paskudną mordę będziesz nagrywał. Dawidek, proszę cię. Na serio? Mi takie coś? No jak będziesz chciał, to mów. Ma gościu tego czefu, przecież kogut od niego brałem i mocowania. No. Teraz na dnia. Dobra, idziemy. Widzimy się dalej i z Dawidkiem nagramy odcinek, zobaczycie 60 w akcji z pugiem, czy z kibowym, albo z bagnie. Bo to bagno jest najfajniejsze, wiecie. Ubryć, zaraz ciągnik. Nie, Dawidek? A jak? No. Czemu by nie?